Rock Radio. Z Warszawy w studio pan Tomasz Karolak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Witam cię tam w Gdańsku. Dzień dobry, jest Trójmiasto Poznańskie tym razem. Jest moim domem. I Kamil Śmiałkowski, dzień dobry. Dzień dobry. Po raz trzeci w tym roku odbędzie się wyjątkowa impreza, bardzo prestiżowa. Rozdanie nagród Węże 2015. Tak jest. Powiedzmy trochę o idei. Skąd to się wzięło? Znaczy idea to już po raz czwarty, bo pierwszy raz nie było gali, ale było wręczanie, więc no, polskie kino ma się świetnie, jest mnóstwo dobrych filmów, co ten rok tym bardziej potwierdza, więc z drugiej strony też dla równowagi ma się źle w paru miejscach i staramy się jakoś to docenić, pokazać, wytłumaczyć twórcom, że czasami jak zrobią coś złego, to też jest się czym pochwalić. Pochwalić. A czemu Węże? No od Klątwy Doliny Węży, no najklasyczniejszego polskiego filmu wszechczasów. Czy Jarosław Kuźniar mógłby dostać nagrodę na przykład Wielkiego Cebularza na tej zasadzie? Chłopaki, kategorii jest bardzo dużo. Ile dokładnie? Naście, dziękuję. Słuchajcie, to wszystko odbędzie się w Teatrze Warszawa. Ja właśnie tutaj muszę powiedzieć, bo szumnie zapowiadałem, że udostępnię do tej gali swój teatr, czyli Imkę, i sam będę współprowadzącym razem z tobą. Bardzo mi miło. No niestety z powodów technicznych różnych, też innych, musieliśmy przenieść tę galę do Warszawy, ale ja oczywiście gali się pojawię. Powiem wam, po ogłoszeniu nominacji miałem bardzo wiele telefonów. Serdecznych. No wiesz, to były różne telefony, powiem ci. To były takie telefony, gdzie po prostu twórcy rozhisteryzowani mówili, przecież mój film był też nominowany do bardzo dobrych nagród. Znaczy, my też tu po to jesteśmy, żeby powiedzieć, że to naprawdę jest żart. Takie SMS dostawałem a propos w ogóle swojego filmu, typu, że przychodzi facet do kina, żeby kupić bilet na polskie gówno i mówi, proszę, bilet na polskie gówno, a pani mówi w kinie, nie, Hiszpanki już nie gramy. Tak, no to...